Dobry wieczór Państwu. Ta niezwykła książka, która jest dla nas okazją do spotkania, przenosi nas w świat, jaki był nieco ponad 2000 lat temu. Opisuje całą wielość rzeczywistości, w jaką wpisało się wcielenie Jezusa Chrystusa. Ja mam mówić o zakłamywaniu rzeczywistości i zakłamywaniu postaci Chrystusa w XX wieku. Ale myślę, że trzeba jednak zastanowić się nad źródłami tej postawy odrzucania prawdy, zakłamywania Chrystusa, który jest prawdą. Myślę, że symbolem, od którego najlepiej właśnie do tej historii zakłamywania Chrystusa w XX wieku zacząć, jest pierwszy obóz koncentracyjny zbudowany w Europie, bo wcześniej powstawały takie na Kubie i w Afryce Południowej. Ten pierwszy obóz koncentracyjny powstał latem 1918 roku koło Kazania na takiej półwyspie na szeroko rozlanej pod Kazaniem Wołdze w Swijarsku. Ten obóz zbudowany na rozkaz Lwa Trockiego w pierwszym roku jeszcze nieskończonym trwającej rewolucji bolszewickiej w walce z jej wrogami miał właśnie tam ich niszczyć. Tam miał przerabiać ludzi na ludzką mierzwę. Trocki polecił zbudować w miejscu, gdzie ten obóz powstał, pomnik. Pomnik Kainowi. Kain miał stać się symbolem rewolucjonisty, wyzwoliciela, buntownika, tego, który rzuca wyzwanie niebu. Przekroczył zakaz i zabił swojego brata. I na tym polega jego wielkość. Ten pomnik nie trwał długo, około 10 lat. Był zbudowany z nietrwałego materiału, a przede wszystkim nietrwała była wielkość Lwa Trockiego. 10 lat później, czyli w 1928 roku, był już w niełasce Stalina, przegrał walkę o władzę i musiał ze Związku Sowieckiego uciekać. I tak w Meksyku dosięgnie go czekan stalinowskiego agenta. Ale myślę, że ten symboliczny pomnik Kaina pokazuje, że walka z Chrystusem, z prawdą, z Bogiem zaczyna się na długo przed tajemnicą wcielenia. Zaczyna się wraz z początkiem historii ludzkości. Ta walka przebiega w naszej historii, czyli w historii ludzi, można powiedzieć, kilkoma drogami i w kilku etapach. Ten pierwszy etap wiąże się z tym, co można by nazwać w języku łacińskim libido dominandi, prawda, chęć panowania, albo językiem Księgi Rodzaju, byśmy byli jak bogowie, byśmy zastąpili Boga. Ta pokusa, która jest na początku nam podsunięta, powoduje właśnie bunt przeciwko prawdzie i przeciwko Bogu. I ta pokusa, idąc przez dzieje, przybiera charakter polityczny, a więc chęć zbudowania tutaj na ziemi świeckiego państwa, raju, który wyrugowałby wszelkie odniesienie do Boga, zastąpiłby Boga albo udawałby Boga, co gorsza. Symbolem, można powiedzieć, tej tęsknoty w myśli, w rozwoju myśli ludzkiej, dam po jednym symbolu, że tak powiem, na te główne ścieżki, był Niccolò Machiavelli na początku XVI wieku, pisząc swojego księcia wzór nowej polityki, a w istocie potwierdzenie starej, odwiecznej, pogańskiej polityki bez Boga i przeciw Bogu. Pisząc, że chrześcijaństwo osłabiło fatalnie wspólnoty polityczne, bo nakazuje współczucie dla
bliźnich i jednocześnie obiecując jakąś inną nagrodę niż chwała, tu ziemska chwała, tym, którzy zdecydują się postępować zgodnie z Jego chrześcijaństwa, z Jego Chrystusa zasadami, osłabia wolę i chęć utożsamienia z politycznym bytem. Lepiej było za starożytności, kiedy ta identyfikacja była pełna z bóstwem danego plemienia, z bóstwem danego miasta. Inną perspektywę przedstawił Thomas Hobbes, nieco później, około 80 lat później, pisząc swojego Lewiatana, stworzył podstawy doktryny europejskiego liberalizmu, oparte na przekonaniu, iż największym złem, które dotyka człowieka, jest wojna domowa, a fundamentem tej wojny domowej jest religia. I by położyć kres waśniom między ludźmi, by stworzyć raj na ziemi, taki jaki jest możliwy. Nie był tutaj specjalnym utopistą Thomas Hobbes. Trzeba wyeliminować wszelką religię jako zabobon. Bo jeżeli ludzie będą bardziej bali się potępienia wiecznego niż śmierci jako takiej, to nigdy nie zdecydują się na absolutne posłuszeństwo władcy. Ta perspektywa została bardzo jasno wskazana przez Hobbesa jako perspektywa rozwoju ziemskiego liberalizmu. Tak, uzyskamy wolność. Wolność od strachu przed chaosem, przed nieporządkiem. Jeżeli oddamy wszystko państwu, wszystko, co wiąże się z emocją strachu przed śmiercią, jeżeli wyeliminujemy religię z naszego życia, wyeliminujemy religię, rozpocznie się ten szczęśliwszy, spokojniejszy czas, kiedy będziemy mogli w naszym prywatnym życiu budować swoje prywatne szczęście, zostawiając to, co publiczne państwu. Ta perspektywa zostaje zradykalizowana w okresie oświecenia, kiedy symbolem tutaj będzie Voltaire, przyjęto zasadę, zgodnie z którą wyłącznie w świeckiej historii rozwija się perspektywa samozbawienia ludzkości. To stara oczywiście koncepcja sięgająca właśnie Księgi Rodzaju, tej pokusy, byśmy byli jak bogowie, odnawiająca się zwłaszcza w okresie renesansu, ale można powiedzieć kształt stabilnej doktryny, która wpływa po dzień dzisiejszy na nas i niweczy świadomie, próbuje zniweczyć, zwalcza naukę Chrystusa, przybrała właśnie w epoce oświecenia. To jest wizja, którą dobrze odzwierciedla uwaga markizy du Châtelet, dla której dedykował Voltaire swój esej o obyczajach. Markiza zwróciła uwagę krytyczną na historię powszechną, którą przedstawił jej Voltaire, że przecież Izrael, o którym tyle się pisze, może ma jakieś znaczenie w dziejach teologii, ale w historii ludzkości nie ma żadnego znaczenia. Po co się zajmować Izraelem? Po co się zajmować Chrystusem? To jest margines, to jest prowincja. I jednocześnie zdziwiła się markiza, że tyle się miejsca poświęca Rzymowi, że Rzym najwspanialsze imperium. Markiza prychnęła. Przecież Rosja dzisiaj zajmuje więcej miejsca niż Rzym starożytny. I to dobrze odzwierciedla nastawienie, można powiedzieć, oświecenia do rzeczywistości. Liczy się siła w istocie. To jest kontynuacja wizji Machiavellego i Hobbesa. Liczy się tylko naga siła, respekt przed wielkością odzwierciedloną milionami niewolników, milionami kilometrów kwadratowych poddanych władzy oświeconego cara. Religia, wymiar duchowy są relegowane na margines. To jest także początek systematycznego triumfu historii sekularyzowanej, to znaczy takiej, w której ośrodek uniwersalności przeniesiony zostaje z poziomu sakrum na poziom profanum. Następuje wtedy zasadnicza zmiana widzenia historii. Proces tworzenia historii nie będzie już podporządkowany duchowemu
można tak powiedzieć, dramatowi ludzkości. Od upadku przez grzechu pierworodnego, poprzez odkupienie i oczekiwanie na drugie przyjście. Ale to chrześcijaństwo będzie postrzegane jako wydarzenie historyczne. Znika dualizm historii świętej i świeckiej. Zaczyna się nowy proces. Proces tworzenia świętej historii wewnątrz świeckiego horyzontu. Ta święta historia to jest oczywiście święta historia rewolucji, buntu człowieka przeciwko Bogu. Buntu, który ma swoich patronów i świętych, takich właśnie jak Kain, jak ci, którzy odważyli się zbuntować. Podsumowuje ten proces filozoficznie Karol Marx w swoim przyczynku do krytyki heglowskiej filozofii prawa, pisząc, że krytyka religii stanowi przesłankę wszelkiej krytyki, że religia jako opium dla ludu powinna być obalona, by rozpocząć prawdziwą rewolucję, prawdziwe wyzwolenie człowieka. Jak to wyzwalanie przebiegało, możemy zobaczyć na jednym przykładzie. Przytoczę jeden tylko przykład, żeby Państwa nie zanudzać, związany właśnie z praktyką kraju zbudowanego na fundamencie marksistowskim. Religia jest jak gwóźdź. Kiedy uderzysz w głowę, wbijesz go tylko głębiej. Potrzebne są obcęgi. Religię trzeba schwycić mocno, podważyć od spodu. Nie trzeba jej bić z góry, ale wyciągać z korzeniami. To zaś można osiągnąć tylko propagandą, poprzez moralną i artystyczną edukację mas. To cytat z Anatolija Wasiliewicza Łunaczarskiego, który zanim został Ludowym Komisarzem Oświaty Republiki Rad w 1917 roku, był przed pierwszą wojną liderem grupki bolszewików marzącej o nowej religii ludzkości. Religii, której patronami mieli być Marx, Feuerbach i Nietzsche. Jak tylu innych, przynajmniej od czasu oświecenia proroków nowej, wyzwolonej wiary, Łunaczarski traktował Chrystusa, chrześcijaństwo, jak pisał, starą wiarę i stojący na jej straży Kościół, jako swych osobistych, najbardziej nienawistnych wrogów. Ideologia, jaką wyłożył w swoim dwutomowym dziele Religia i socjalizm, dawała mu właściwe intelektualiście poczucie własnej racji, przeważającej całą tradycję chrześcijańskiej wiary, myśli i kultury. Nie dawała mu natomiast jeszcze żadnych realnych sposobów niszczenia owej tradycji. Śnił sen o obcęgach, ale nie miał ich jeszcze w ręku. Narzędzie otrzymał od Włodzimierza Ilicza Lenina. Ten nie zajmował się nigdy religią dla niej samej. Największa jego rozprawa na ten temat, artykuł Religia i socjalizm z 1905 roku, wyraźnie zapowiadała, że przywódca partii bolszewickiej nie interesował się szczególnie burżuazyjnym wolnomyślicielstwem, lecz widział w religii jeszcze jeden problem polityczny do praktycznego rozwiązania. Usunięcie owego problemu, jak Lenin streścił myśl Marksa, gorzałki dla ludu, bo tak traktował religię, bardziej dostosowując, że tak powiem, metaforę Marksa do rosyjskich warunków, mógł ostatecznie rozwiązać tylko przez przejęcie władzy, przez trzeźwą oczywiście awangardę tegoż ludu. W państwie Lenina i jego spadkobierców wszystko w końcu sprowadza się do kwestii władzy. Z tej perspektywy zagrożeniem staje się każda strefa społecznego życia, która wymyka się spod państwowej kontroli. Głównym wrogiem staje się religia zorganizowana, Kościół, jako konkurent do rządu dusz obywateli. W walce z tym wrogiem, jak zresztą każdym innym, Lenin gotów był użyć wszystkich narzędzi. Łunaczarski dostał jako komisarz oświaty obcęgi. Trocki, komisarz wojny, wziął do ręki młotek, który zresztą szybko, zajęty innymi sprawami, przekazał Jemelianowi Jarosławskiemu, założycielowi dziennika Ateista i miesięcznika Bezbożnik przy pracy, oraz liderowi Związku Wojujących Bezbożników w jednej osobie. Feliks Dzierżyński otrzymał i młotek, i obcęgi, gdyż, jak słusznie zauważył w skierowanym do niego liście kierownik tajnego wydziału ČK do spraw walki z Kościołem, religii nie zdoła zniszczyć żaden inny aparat prócz aparatu ČK. Szturm władzy radzieckiej na
cerkiew prawosławną i inne kościoły nastąpił wiosną 22 roku. Najpierw w ruch poszedł młotek, zarządzono konfiskatę naczyń liturgicznych. Potem zaczęto organizować procesy, w których Lenin codziennie domagał się od kwietnia 20 roku rozstrzeliwać jak najwięcej. Pisał w telegramach jeszcze ostatnich, jakie był w stanie pisać, zanim Wylew odebrał mu te i wszystkie inne uciechy władzy. Jarosławski formował w miastach wielkie uliczne pochody z kukłami wyśmiewającymi Chrystusa i ciemnotę religijnych przesądów. Falangi jego bezbożników niszczyły systematycznie cerkiew za cerkwią, kościół za kościołem, bożnicę za bożnicą. Kampania bluźnierstw przetaczała się przez całą prasę. Notabene to jest bezpośrednie źródło powieści, którą zapewne wiele osób z Państwa zna. Michał Bułhakow, syn prawosławnego księdza, profesora teologii w Kijowie, odwiedził redakcję czasopisma Bezbożnik i był tak wstrząśnięty, czemu dał wyraz w swoich zapiskach, tym, co zobaczył, skalą tej osobistej nienawiści do Chrystusa, napisał, jak oni jego pisane oczywiście z dużej litery, traktują, jak go wyszydzają, zapisał wstrząśnięty. Odpowiedzią na to była wizja nieortodoksyjna, ale pełna religijnego żaru, wizja Chrystusa w Mistrzu i Małgorzacie. Biuro polityczne KC i kierownictwo GPU, dawniej ČK, później NKWD, postanowiło użyć jednocześnie bardziej subtelnych, inteligentnych środków. Politbiuro przyjęło dyrektywę wzywającą do dokonania podziału wewnątrz duchowieństwa. Dyrektywa nakazała wspierać lokalnym jaczejkom partii tych duchownych, którzy nie protestowali przeciw akcji konfiskowania naczyń liturgicznych. Polityczny cel polega na izolacji wyższego kleru, skompromitowaniu go w najbardziej konkretnej kwestii, a następnie pokazania mu surowej ręki robotniczej sprawiedliwości, tak aby nie ośmielił się już nigdy przeciw niej wystąpić. Podział w Kościele. Na tych, którzy widzą w Chrystusie jeszcze jednego rewolucjonistę, godzą się na takie spłaszczenie wizji Chrystusa, i tych, którzy się z taką polityzacją i sprowadzeniem Chrystusa do roli propagandowej tuby władzy nie zgadzają. Ci drudzy mają być wyeliminowani. Dzieło likwidacji reakcyjnego duchowieństwa, można powiedzieć, od 1944, a właściwie od września 1939 roku na ziemiach wschodnich dotarło także do Polski. I w Polsce powołano namiastki żywej cerkwi konkurującej z prawdziwym kościołem, grupy księży patriotów, księży postępowych, postępowej inteligencji katolickiej, która gotowa była inaczej spojrzeć na Chrystusa jako rzecznika postępu. Obcęgi postępu pracowały bez przerwy. Myśli o otwarciu katolicyzmu na ożywczą inspirację socjalizmu, myśli hołubione przez dziesiątki lat owej nieskutecznej, jak się zdawało, gry komunistycznej władzy o rozbicie i osłabienie kościoła od wewnątrz, nie pozostawały bezowocne. Policyjny i propagandowy młotek uderzający tak wśród hierarchii, jak i wśród wiernych, głównie w jej wrogów, przygotowywał grunt pod przyszłe triumfy. Czas sukcesów idei Marksa, Łunaczarskiego nadszedł, gdy tak zasłużone dla pierykowki dusz mieszkańców świata realnego socjalizmu instrumenty przemocy zostały odłożone do lamusa historii. Teraz można już tylko ciągnąć do góry. Obcęgi postępu wzięły dziś w swe wprawne i ochocze ręce wnuki pokolenia KPP, wychowywane w rodzinnej tradycji broszur antyreligijnych spod znaku Emiliana Jarosławskiego. Dziś czołowi intelektualiści, redaktorzy wpływowych gazet, znajdujący teraz, gdy ich ideowej pracy nie towarzyszy już niemiły hałas policyjno-propagandowego aparatu komunistycznej partii, o tyle łatwiej swych partnerów narzędzia wśród ludzi Kościoła. Można by na wiele sposobów to ilustrować, ale nie będę. Powiem na koniec o tym, jak w sukurs obcęgom
wnuków Jemieliana Jarosławskiego przychodzi kultura masowa świata zachodniego i przemiany, które niesie za sobą ten marsz przez kulturę i instytucje zainicjowany przez prawnuków Woltera, praprawnuków Hobbesa, tych, którzy próbują, wyszydzając Chrystusa, zniszczyć Jego miejsce w ludzkich duszach. Dam trzy przykłady. Dwa słynne filmy, jedną piosenkę. Grupa Monty Python, bardzo popularnych komików angielskich, nakręciła w 1979 roku film Żywot Briana, który jest szyderstwem z życia i męki Chrystusa. Kończy się piosenką niezwykle popularną. Ona była grana nawet chyba na otwarciu Olimpiady w Londynie, jeżeli sobie przypominam. Bardzo uroczą piosenkę Always Look on the Bright Side of Life. Zawsze patrz na jasną stronę życia. Śpiewają ją na koniec tego szyderstwa z męki wszyscy ukrzyżowani. To właśnie taki sprytny, podstępny sposób zmieniania naszego stosunku do Chrystusa. Tak jak z drugiej strony reprezentuje tę samą mentalność film amerykańskiego reżysera włoskiego pochodzenia Martina Scorsese, Ostatnie kuszenie Chrystusa z 1988 roku, w którym Jezus ukazany jest jako osoba owładnięta marzeniami erotycznymi, sfrustrowany schizofrenik, odmawiający złożenia ofiary na krzyżu. Właściwie heroiczny Judasz jest największym bohaterem tego filmu. W Polsce nie było emisji tego filmu aż do czasu, kiedy TVP Kultura wyświetliła go w Wielki Czwartek w 2015 roku, już po dobrej zmianie. I trzeci symbol, słynna, śpiewana, nucona przez tylu ludzi na całym świecie, piosenka Johna Lennona, jednego z Beatlesów już po rozejściu się grupy w 1971 roku, Imagine. Rzadko jakby uświadamiamy sobie, jaka jest treść, jaki jest sens tej piosenki. To jest wezwanie do opróżnienia nieba. Imagine there's no heaven. Wyobraź sobie, że nie ma ani nieba, ani piekła. To dopiero będzie szczęście, prawda? Jak tu zostaniemy sami na tej ziemi, zbudujemy tutaj raj. Tej infiltracji kultury masowej prowadzonej duchem, którego historię starałem się najkrócej tutaj Państwu przedstawić, towarzyszą także przemiany w samym Kościele. Najwyraźniej odzwierciedla je tak zwana teologia wyzwolenia. Tytuł Chrystus z karabinem na ramieniu, zbiór reportaży Ryszarda Kapuścińskiego pokazujący zaangażowanie księży w walki o celach marksistowskich w krajach Trzeciego Świata, znajduje swój odpowiednik w książce jednego z ideologów owej teologii wyzwolenia, Camillo Torresa, Stuła i karabin, wydanej przez Instytut Wydawniczy Pax w 70 roku. Ta teologia, która ma chyba jakieś znaczenie, jakiś wpływ, jakąś relację do kształtowania doświadczeń życiowych dzisiejszego papieża, została, przypomnijmy, jednoznacznie potępiona przez Kongregację Nauki Wiary w instrukcji o niektórych aspektach teologii wyzwolenia Libertatis Nuntius przez ówczesnego prefekta Józefa Ratzingera. Ten dokument został w 1984 roku podpisany. Przytoczę z niego jeden tylko punkt. Stawiając na pierwszym miejscu aspekt polityczny, czyli czyniąc z Chrystusa polityka, rewolucjonistę, kogoś, kto ma nieść tylko pomoc słabym, pokrzywdzonym przez kapitalistów, przez zły system polityczny, dochodzi się do zaprzeczenia radykalnej nowości Nowego Testamentu, a przede wszystkim do niezauważenia osoby Pana naszego Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka oraz specyficznego charakteru wyzwolenia, jakie On nam przynosi. Wyzwolenia, które jest przede wszystkim wyzwoleniem z grzechu, będącego źródłem wszelkiego zła. Ponadto, dystansując się od autorytatywnej interpretacji urzędu nauczycielskiego, piętnowanej jako interpretacja klasowa,
Odchodzi się od tradycji przez duże T. Tym samym rezygnuje się z zasadniczego kryterium interpretacji. W sytuacji wytworzonej w ten sposób pustki przyjmuje się najbardziej radykalne tezy egzegezy racjonalistycznej. Bezkrytycznie przyjmuje się przeciwstawienie między Jezusem historii i Chrystusem wiary. To jest istota tej manipulacji, tego zafałszowania. Przeciwstawienie Chrystusa wiary, tego, w którego wierzymy, Jezusowi historii, człowiekowi, który może był, może go nie było, spory trwają, a jeśli był, to w każdym razie był człowiekiem owładniętym takimi samymi jak my emocjami. Wiemy, wcielenie to obejmuje, ale człowiekiem zdominowanym przez te emocje, emocje polityczne, emocje seksualne, człowiekiem, który może wystąpić jako Chrystus z karabinem albo jako Chrystus z heroiną, symbol hipisów, których hymnem stała się piosenka Imagine. Ta historia nie ma końca, ona trwa. Ta walka między wizją Chrystusa historii, Jezusa historii, przepraszam, człowieka, o którego istnienie trwa spór i który ma być tylko sztandarem do politycznej walki, jeżeli w ogóle ma być używany, jeżeli nie ma być wymazany albo zanim zostanie wymazany, oraz Chrystusa, który jest nadzieją wszystkich wierzących. Ta walka trwa i rozstrzygamy ją codziennie naszymi wyborami. Dziękuję bardzo. Thank you.